święta i po świętach, ale okazało się, że zamknęli mnie i Ewelę w fabryce zabawek. I w dzisiejszym odcinku, za 7 sekund dokładnie, będziemy uciekać z tej fabryki. Ewela, chodź zobacz, tutaj jest bałwan i on mówi tak: you need to escape, czyli musisz uciekać. Powodzenia. Ewela, jak myślisz, uda nam się czy nie? Myślę, że nam się uda, ale uda nam się na pewno, jak zostawicie łapkę w górę, także każdy zostawia łapkę i uwaga, ja mogę biegnąć już? Tak, tak. Oczywiście musimy zbierać monety, żeby nas tu zapisało. A skąd ty wiedziałaś, że trzeba uważać na to zielone? Bo ja grałam w tak... Ja grałam w takie różne gry w Robloxie i to było bardzo podobne. I Rafał mnie tutaj zestresował i mi się padło. Ej, czekaj na mnie, dobra, bo my jesteśmy parą tutaj i musimy razem uciec. Oczywiście musimy sobie pomagać. Widzowie, jeśli chcecie, żebyśmy robili więcej ucieczek, na przykład ucieczka z więzienia albo coś takiego, koniecznie zostawiajcie łapy i pierwszy poziom już jest za nami. Oglądajcie do samego końca, czy uda nam się uciec. Eweli na pewno będzie ciężko. Ewela, ja myślę, że ty chyba w tej fabryce chcesz zostać, ale ta fabryka już jest nieczynna, no bo nie trzeba więcej zabawek. Skupmy się w dzisiejszym odcinku na Rafale. Ja w ogóle jestem cała zestresowana. Jak wiecie, ja nienawidzę takich rzeczy. No i popatrzcie, ja nie potrafię wskoczyć. O, o, ja mam jakąś wyczuloną myszkę po prostu, ale postaram się oczywiście jak najbardziej. Ale musicie pomóc tą łapką w górę, bo po prostu będzie ciężko. Tak jak Rafał powiedział, ja tutaj niby chcę zostać. Ja bym chciała tu zostać, jakby to była fabryka czekolady, to wtedy bym tutaj specjalnie się kuła, ale tak, to nie. Ale ja ci, Ewela, powiem tyle... O, musisz uważać. Ja ci, Ewela... Oj, ej, co to miało być? Ja ci, Ewela, powiem tyle, że słuchaj, my musimy stąd uciec. Czy ty lubisz Nedrany, czy nie lubisz, musimy stąd uciec. Trzymam kciuki za ciebie, żeby ci się udało. Mi się udało. Co to za... Masz szybko albo podskakiwać? No, czuję, że w dzisiejszym odcinku będzie potrzebna... Jest! Udało mi się! Potrzebna będzie pomoc! Oj, aj! O, o, widzieliście to? Dobra! I ostatnie. Ale miałaś fuksę. Ja pro... Ja proponuję, żebyś ty przechodziła za mną, dobra? Wtedy będziesz wiedziała, na co nie skakać. Mi się wydaje, że na to... Ej, da się tu... O! Tak myślałem, że to właśnie zniknie. Czyli tak, środkowy w drugim razie, bo to nas cofnie prawdopodobnie do samego początku. Czyli tak, Ewela, był zielony, później był pomarańczowy i nie różowy jakby co, tylko pewnie niebieski. Ja idę na niebieski. I tak, niebieski, niebieski. Kurczaki, ej, mi się już całe pachy spociły. Ej, to będzie normalnie, czuję, najbardziej emocjonujący odcinek w mojej karierze nagrywania YouTube'a. Jestem i bardzo dobrze, udało się. Ja to od razu przeszłam. Nie myślcie sobie, że tutaj siedziałam 15 minut. Teraz parkour do góry, patrz, trzeba tutaj po półeczkach. Tak, tutaj są w ogóle pudełka, na które były, do których były pakowane prezenty. Więc wychodzimy teraz sobie tutaj po kolei, po tych szafkach. Widzowie, no ja jestem ciekaw, czy uda nam się to przejść, czy uda nam się uciec. Zróbmy tak po prostu, że musimy stąd uciec. O, w ten sposób. Teraz dobra, chyba po czerwonym nie możemy. Ej, strasznie podobne to jest do Robloxa. Ja teraz w Robloxa gram, nie wiem, czy wiecie. Ewela w sumie też. Ja też i właśnie ja kiedyś widziałam bardzo podobną mapkę i czuję się, jakbym już to kiedyś przechodziła. Co się pchasz? Gościu! No bo nie umiesz wejść, Ewela. Dobra, to idź pierwszy ty. To trzeba tak zrobić, patrz. Czekaj, o, tu trzeba wyjść. Okej, dobrze, o to chodziło. Czyli musisz wyjść na kratkę i później z tej kratki musisz po prostu zejść, tak wiesz, bez skakania, bez niczego, tylko po prostu schodzisz i kucasz. Jestem, udało mi się! Ej, dobra, ja się w dzisiejszym odcinku będę mega cieszyła, bo naprawdę nie wiecie, jakie to jest dla mnie wyzwanie. Dla mnie to jest zmora Fortnite'a najbardziej, to właśnie te takie parkury, ale już dobrze nam idzie. Tutaj mamy laseczki, oczywiście pewnie musimy je omijać. Jak się tuskuje, to normalnie... Będę przy największym przypałem, ale udało mi się. Tutaj wydaje mi się, że tutaj jakieś zabawki zostaje, bo tu jest jakiś piernik. Myślisz, że trzeba w tą dziurę skoczyć? Właśnie mi się wydaje, że tak, musimy tutaj wejść. Czyli już uciekamy z fabryki i wchodzimy w podziemia, czyli już jest bardzo dobrze. I tu prawdopodobnie musimy po tych piernikach, po tych... Ej, to jest papier toaletowy chyba. I po kupie skakać. Okej, nie mam pytania, Ewela, patrzy, co tu jest. Co ty gadasz, że to są jakieś ten... Mikołaja pewnie to są jakieś różne, wiecie, takie różne rzeczy. I tutaj wydaje mi się, że przejdę dalej i przeszłam, i pierwszy level tutaj tak mi dobrze poszedł i wydaje mi się, że ja tutaj jakąś nagrodę powinnam dostać na sam koniec, jakąś fajną zabawkę. Ja też udało mi się przejść pierwszy poziom, a to, nie wiem co to jest, widzę, czy to jest siku? Chyba tak, lecimy dalej, lecimy tutaj po kolei. Ewela, gdzie ty jesteś w ogóle? Ja tutaj, przez to co powiedziałeś, to się skułam aż, także już to przejdę, bo to się wydaje w miarę takie łatwe, także nie wiem dlaczego... Tutaj tak mi to długo idzie.
Bo się rozkojarzyłam przez to, że tutaj po prostu to są takie rzeczy. I w ogóle z tych wentyli tutaj wypływa jeszcze to, no to jest obrzydliwe. Jeden z obrzydliwszych chyba poziomów. Jestem ciekaw w ogóle, ile to ma poziomów, ale już mamy drabinę, po której wychodzimy na górę i znowu jesteśmy w fabryce. Ej, trochę jestem zły, bo ja myślałem, że wiecie... O, gorące kubki. Aha. Aha, bo to jest rozlana kawa tu na ziemi, czyli trzeba po kubkach chodzić w takim razie. Tylko w środku w kubku też jest gorąca kawa, także... To może być ciężkie, tylko można po tych obrzeżach tak jakby. Dobra, no to przechodź tu do mnie. Ewela, dawaj po kraniuszku, po krańcu, nie wiem jak to powiedzieć. I wybijaj się. Wow, ale fart. Lecimy dalej. Mamy tutaj bałwana, ale w ogóle, Rafał, zobacz, na prawy górny róg tam są jakieś zombiaki. Także my tu chyba będziemy musieli na końcu walczyć jeszcze. Dobrze, że jesteśmy we... Wow! Coś mnie teleportowało. Gdzie jestem? Ty jesteś u Mikołaja, czekaj, ja... Aha, ja... mnie też zjadł. Dobra, czyli jesteśmy... paszczy świętego Mikołaja. I jak możecie zobaczyć, właśnie zostaliśmy zjedzeni. Ej, jak ty się tam skułaś? Co tu się stało? Nie wiem, ja tu w ogóle jakieś mi dziwne rzeczy spadają z nieba też. Nie wiem, co tu się dzieje. Tutaj chyba trzeba wybrać dobrą drogę, tak mi się... Nie wiem, co tu się dzieje. Czyli tak, Ewela, chodź za mną. Odwróć się. Ja idę od lewej, później od prawej strony i od prawej jeszcze. Aha, czyli lewa, prawa, lewa. Dobra, czyli taki slalom. Teraz mam tutaj jakieś żeberka. Nie wiem, co to w ogóle jest. Jesteśmy w żołądku teraz. Ej, ta mapa jest w ogóle piękna. Fajnie to ktoś w ogóle wymyślił. No, ja przychodzę dalej. Aha, to fajnie mnie ześlizgnęło. Dobra, mi się udało. O, udało mi się. O, udało. O, i dobra, jesteśmy. I on tutaj, skubaniec, nażarł się cukierku. Teraz wyszła cała prawda. Gdzie są wszystkie cukierki? Dobra, ja też skaczę po tych Ej, no znowu mnie zepchnęło. Samo. Ja bym proponowała ci, Rafał, zacząć od tego lewego. I o. Dobra, jestem! Tutaj się zaczynają już chyba schody. Wow, no i tak mnie skuło, nie? Ale było dobrze. Ale i zaliczyło ci chyba, bo ci dało gwiazdkę. Wydaje mi się... Ej, co to ma być? Patrz, gdzie ja jestem, Ewela. Ej, Rafał, tutaj jakiś taki porządny parkour. On tutaj nie idzie na łatwiznę. On jakimiś tutaj wielkimi skokami przychodzi. Patrz, żebra. Jesteśmy na żebrach. Fajne! Ej, to było fajne. Teraz na te kółka wskakujemy. Pojedynczo, powolutku, pomalutku. I wydaje mi się, że już jesteśmy prawie przy samym końcu ucieczki. Ale czy tak będzie, zobaczymy. Bąbelki, co ten Mikołaj pił? I w ogóle, czym on nas połknął? Właśnie nie wiem, ale czym my wyjdziemy, to jest pytanie. No bo jak weszliśmy... Dobra, nieważne. O, nie, ja się skułam przez to. Czyli tu jest pułapka... aha, tu jest taka pułapka, że on dał jakieś... Nie wiem. My już wyszliśmy z Mikołaja i to czarne to było to, o czym mówiłeś. To na końcu czarne to było, wiesz co. Aha, patrzcie się, nawet coś... Nie, dobra, nie. Ja nie chcę wiedzieć, co to było. Lecimy dalej. Ej, jesteśmy już na zewnątrz. Byliśmy, tam tak, zaczynaliśmy. Tak. Ale to tu idziemy, Ewela, czyli idziemy już do drogi, by to wyglądało. Okej, okay, uwaga, przejdźmy sobie tędy. Mega to przypomina Robloxa. Tu mamy drogę, Ewela, dawaj za mną. Tutaj jest jakieś przejście. Tam i wygląda zombiaki. Na to, że się udało, Ewela, udało się. Widzowie, zostawiajcie łapy w górę, padajcie na te filmy, a my jedziemy do domu. A gdzie jakiś prezent w nagrodę tutaj? Bo nam to naprawdę dobrze poszło, także musicie zostawić łapkę w górę, albo dziękujemy za łapki, bo to na pewno dzięki wam.